Siemano, siemano, witam serdecznie, kolejny odcinek, kolejny dzień na Palionowie, oczywiście widzowie, lecę właśnie do siebie na chatę, ponieważ jesteśmy po napadzie na bank. O, napadzie, widzowie, udało się, zdobyliśmy nasze zielone, jesteśmy bogaci, można by rzec. A w sumie po prostu odzyskaliśmy to, co wcześniej nam zostało odebrane i perfidnie skradzione i to po prostu musimy dzisiaj sobie, prawda, jasno i prosto wyjaśnić. Ja lecę do domu, ponieważ dawno mnie tutaj nie było na Palionowie w tym domu, w sensie tak tutaj bywam, ale tam też dużo siedzę na... Ej, co jest grane? Czemu bzyku siedzi? I Steve też tam jest! Ej, siedzą mi na chacie, co jest grane? Czy oni przeszukują skrzynki? Ej, oni szukają zielonych chyba. O kurde, o kurde. O nie, 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 nie. Nie, 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 dobra, czekajcie, czekajcie, czekajcie. Czy jest Dave na u siebie? Jest Dave u siebie na chacie, idę do niego, bo to jest tutaj cyrk się teraz dzieje. O nie, 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 halo, Daveson, 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 Daveson. Cześć, halo. Stary, jest przypał, halo. Szukają zielonych, szukają zielonych. Oni? Jest, no, jest, bzyku razem ze Steve'em u mnie na chacie są tam i przeszukują mi skrzynki. Ja właśnie teraz sobie idę do domu, a oni tam już siedzą i szukają. Co my teraz zrobimy? Nie wiem, czy stąd zauważysz, ale oni całkiem możliwe, że będą chcieli przyjść do ciebie. Ja bym na twoim miejscu tu nie siedział w momencie. Znaczy ja tego staka akurat mam w ekwipunku. To bierz go! Nie, nie, to trzeba go zanieść, trzeba go gdzieś zanieść. Ej, ja też miałem! Czekaj, gdzie mam tego staka? Ja go mam w enderchestie, masz to enderchesta? Tak, no. Gdzie? Na dole masz? Na dole, na lewo. Dobra, mam, 60 zielonych, dobra. Słuchaj, musimy te zielone najlepiej ukryć chyba tam, gdzie reszta, bo to jest chyba najbezpieczniejsze miejsce. Ale czekaj, kurczę, zamknąłem ci drzwi przed nosem, przepraszam za moje. Oni tu są. O kurde, czekaj. Czekaj, oni ewidentnie czegoś szukają, poczekaj, powoli, tu się schowajmy. Tak, żeby patrzeć na nich, ale z daleka. Żeby oni chcieli z nami gadać i nas przeszukiwać zaraz, bo to by był dopiero przypał. Dobra, czekaj, dobra. Oni są. O nie, idzie tu, idzie psy, kurczę. Ja tu na F5 szukam, patrzę na niego nie zawsze. Nie ma Steve, żadnego zielonego, no ja nie mogę, mówiłem ci. Szukają zielonych, nawet w domu szczypcona nie ma, teraz sprawdzę Dave'a, dobra? Ty dobra, sprawdź Milki może. Idę do ciebie. Dobrze, że to zabraliśmy, ja nie mogę. Ale fart. Wchodzi do środka, Dobra, uciekajmy stąd. Tak, dawaj. W ogóle, dawaj, to jest kurde, wtargnięcie na posesję, no przecież oni za to mogą. Stary, ale oni, no właśnie, o co tu chodzi, dlaczego tutaj nie działa to wszystko, stary, wykorzystajmy to wejście, które tu ostatnio wykorzystaliśmy, czekaj, które to było, gdzie to było? To. Mówisz? Serio. Tak? Tej są, mam wątpliwości co do nie tego. Nie stresuj się. A nie, dobra, dobra, jest, no. Wejdźmy tu do środka. No. Dobra. Dobra, tam to muruje, dobra, świetnie. Jest git. Dobra, jest git. Szefowska baza. Szefowska baza, dokładnie. Ej, dobra, odkładam tu zielone, wszystkie. Ja też. Chociaż nie wiem, czy powinien. Chociaż dobra, w sumie to... No i tak się rozbije, no i tak się rozbije, właśnie, to, że tak powiem, udział każdy tyle, ma. Miał. Tak, właśnie, no. Dokładnie, czyli mamy, no kurczę, doszło to troszkę tego, no stare, teraz to można powiedzieć, no teraz że jeszcze jest, bogaci kurde. Jesteśmy. No gdyby to jakaś kobieta na Palionowie... Jesteście tutaj! Ej, no nie ma Steve, nie ma nikogo, kurde, ej, dobra, co my teraz zrobimy? Ej, dobra, stary, oni się tu kręcą. Nie ma tego zielonego. Nie wiem, gdzie to może być. Bo Szybson ma mnóstwo kryjówek, on na pewno tam ma gdzieś ukryte zielone na pewno, i znajdziemy. Na pewno, tylko że ja tak za bardzo nie wiem, Palionowa, no. Dziku, chodźmy, przeszukajmy każdy dom. Dobra, lecą szukać, dobra. Ja nie mogę. Ja nie mogę, stary, ja uważam. Niebezpieczeństwo. Oni chcą do... Nie, dobra. Stary, ja mam pomysł, proszę powiedz, że masz drewno jakieś, albo jak nie, to będziemy musieli pójść. Będziemy musieli no, chyba kapeczkę, zdobyć... kapeczkę mam, ile, tak, ale żeby zrobić skrzynkę, No mam 14, no to styknie chyba, nie? Zrób jedną skrzynkę, bo czekaj, tutaj... to będzie na styk, bo to będzie na crafting. Nie, myślę, że na chilku, to no jedna skrzynka. Tak, jedna skrzynka, stary. Robimy fake skrzynkę, ta na górze skrzynka, niech tutaj jest i ciągle robi im tutaj, prawda, niech sprawia pozory, a ja tutaj zrobię niżej drugą skrzynkę z tymi zielonymi, tak, żeby było... Dobra. Żeby było bezpiecznie. Ciepać je na dół? No właśnie, myślę, możesz mnie rzucać, no, a ja będę wkładał tutaj. Dobra, uwaga, lecą, bo ja nie mogę, cash się sypie. Dobra, tylko musimy coś stary zostawić na górze, tak, że jeżeli by to znaleźli, to by się tym zadowolili. A, no ja dałem wszystko, no to jednego staka. Jeden stak z powrotem i patrz, jeszcze zrobię tak, żeby bardziej tak, to na psychę wjechało. Wiem, i tyle zostawiam, a resztę od tu. Okay. Dobra, okay, i to jest. I to jest git, tu murujemy to, żeby to tutaj nie odnaleźli tego. Git, to o, wygląda legitnie. Tak, to wygląda stary jakby to naprawdę się działo. Dobra, mamy to zamurowane. Świetnie, stary. Teraz wydaje mi się, że powinniśmy zobaczyć, co oni kombinują, jakby co jeszcze przeszukają. Więc ja mam nadzieję, że oni nie znajdą no, żadnych zielonych, ich, stary. Tak po cichu. Ja myślę, że to nie, jest nie, no chyba nie, no. Czekaj, no u mnie nie ma na pewno już. U mnie Pawła też nie. Chyba też jedynie. U mnie też nie. Nie, dobra, czy Paweł nie ma.
tylko żeby nas nikt nie przyłapał na to, że my tu łazimy. To by było najgorsze. Dobra, przejdźmy tutaj, okej. Okay. Ty, Steve jest tu na dole. O, tu jest psyku, kurde, szybko chodź. Widzę. Dobra, ej, ja nie wiem, Steve, gdzie oni poukrywali to, bo ja mam naprawdę już dosyć tego. Widziałem, ja się poddaję, naprawdę, to jest niesamowite. Ale spokojnie, Steve, no znajdziemy to, no musimy jakoś, nie wiem, gdzie oni mogli to ukryć. Chwila, gdybym ja był Szczypsonem, to ukryłbym to może nad Palionowem, a tam niczego nie ma. A gdzie ty byś? Dziękuję, nie wiem. Dziękuję, jeżeli nam się to nie uda, to myślę, że musimy wdrożyć plan bomba. Ale jest close. Nie no, Steve, spokojnie, na pewno to znajdziemy. My się potrzebujemy potem na niewidzialność, masz? Nie mam w ogóle. Ja mam właśnie jedną, ale ona, wiesz, mam jeszcze... mam jeden na 8 minut. Pi. To jest jedyna nasza szansa, dobra. Ciągnij elytrę, dobra, git. Teraz jest dobra, to jest to. O Jezus. Jezu, ale mi ulżyło teraz. Dobra, no. czyli oni szukają, możemy teraz ich na spokojnie pośledzić w takim razie. Dobra, oni idą teraz do Paliona idą. Ja mam nadzieję, kurde, że u Paliona nie znajdą, kurde. On mógł coś mieć. Ja tam wejdę na niewidzę, wiesz, jestem na niewidzę, może, kurde, jak coś zobaczę, to... No, ja przeszukaj skrzynki też. Kurczę. To jest niemożliwe! Dobra, ja nie wiem. Nawet Palion nie ma zielonego. Gdzie oni to poukrywali? Ej, Zyku, czekaj. Nie wiem, ale myślę, że mogą mieć w kieszeni, wiesz? Kryjówkę. W kieszeni, tyle siana. Chwila. Ja albo kryjówkę, albo rozdzielili to między sobą i mają wszystko w kieszeni. Jest to możliwe. Steve wygląda jak taki debil. Ej, no, to prawda. Może po prostu porozmawiamy z nimi, co? Gdzie to ukryli i się ich zapytamy tak ładnie. Tak, jasne. Już może nie wiem, czy jak też z nimi rozmawiać. Myślę, że porozmawiamy z nimi dopiero na rozprawie. Ale bzyku, jeżeli nie uda nam się znaleźć zielonego, ja myślę, że bomba musi wyjść w grę. Jaka bomba? No Steve, ty chyba nie chcesz uruchomić kontynuacji 283. Ej, o co chodzi w ogóle? Ja nie wiem. Wiesz, o tym rozmawialiśmy, Bzyku, z tym. Będzie nie, trzeba to zastosować. Jakąś bombę? Ej, Steve'a totalnie już wygięło. Ja wiem, że ty chciałeś wysadzić tutaj część rzeczy, ale mi się to nie podoba. Ja nie jestem fanem tego pomysłu. Ej, ja bym mu zostawił jakąś wiadomość. Ej, napiszę książkę i dam mu książkę. Szukaj, ile wlezie. Ja idę się zapytać Szczypsona, gdzie on to na twoim miejscu... Bym tak mu zagrożę, bym się wycofał. Dawaj. I rzucę mu tą książkę pod nogi, tak jak, gdzie oni poszli, Dawaj. Tu są, przy fontannie. Okej, idę tam. Nie wiem, Zyku, to jest chyba koniec. Nie bazuję w sumie jeszcze na Żytowicach, może być. Nie zmieniłeś zdanie w takim razie? Ej, co tu? No, nie zmienię, co to jest? To jest ta książka! Widziałeś to? Ej, to wyleciał z wody? Z wody to wypadło, czy skąd? Nie no, z wody nie. Dobra, niech to przeczyta Steve. Steve, na twoim miejscu bym się wycofał. Ej, czekaj, ktoś tu jest. Ja wiem, kto jest, Bzyku. Musi być, jest Yeti, Dave albo Szczypson, może ktoś Bzyku, z nich... ktoś tu jest, uważaj, Bzyku. Musimy go odnowić. Nie, oni będą atak szykowali. Czekaj, ale no, widziałem coś. O nie, oni widzieli, jak furtkę otworzyłem. Kurde, uważaj tam. Coś to jest, Zyku, proszę. Dobra, uciekam. Jestem pod wieżą, z kolorową wieżą. Dobra, co ja to za dziura jest? Ja jestem wielkim tym, w wielkim piecu. Wielkim piecu? Dobra, idę do ciebie w takim razie. Wielki piec, to jest to. Ej, dobra, stary, to mi się mega nie podoba. Oni szukają zielonego, czyli zależy na tym, żeby to odnaleźć jakoś. Dobra, jestem w wielkim piecu. I dodatkowo jakimś, Steve mówi o jakiejś bombie w ogóle, co jest grane, to jest w ogóle... Ja nie wiem, ale jak on coś wysadzi, to jest, ja nie wiem, to już to w ogóle, ja nie wiem. To trzeba go wyrzucić z całego serwera, ty masz, z tego ty światła. Masz klatę. Wiem, specjalnie, żebyś mnie widział. Dobra. Już myślałem, że zapomniałeś o niej. Nie, no nie, ja tu, nie. Ja dobra, to ja tu jestem. Sytuacja jest taka, że... Ściągaj. Zielone chip, halo, jesteście tutaj, no pokażcie się. O. Ej, oni są nienormalni, stary. To jest już obsesja na punkcie zielonych. No. Jeszcze jak chciał to zmienić na niebieskie ten Steve, to jest, stary, to już przekracza wszelkie granice, nie? Mnie się to nie podoba. Wiesz co, ja uważam, że powinniśmy, nie wiem, no wydaje mi się, że dosyć bezpieczne są te zielone tam, no skoro oni tego szukają po całym Palionowie, to tamto miejsce tak naprawdę, no nie do przewidzenia to jest tak naprawdę, nie? Wydaje mi się, nie wiem, chcemy z nimi pogadać może? Czy coś takiego? Kurczę, ja się boję, ja że nie oni... ja się boję, że oni nas pojmają, że walą zaś, wiesz, uśpią nas. Tak, w ogóle by się im na oczy nie pokazywało oprócz sądu. No dobra. No, w sądzie będzie, wiesz, mega bezpiecznie, a tak? No, kurde, to jest ryzyko, no, nie? No, rozumiem, no masz rację. Dobra, stary, wiesz co, wydaje mi się, że my tutaj, że tak powiem, niepotrzebnie, że tak powiem, chodzimy. Ja bym to się gdzieś schował w ogóle najlepiej. Chodź. Do jakiegoś bunkru, w jakiś, wiesz, zrobić jakąś szefowską bazę, taką inną, nie tam gdzie zielone, żeby jak nas znajdą, to żeby nic nie znaleźć szef innego. Bunkier. Szef bunkier, no to brzmi jak dobry plan. Tylko gdzie taki szef bunkier można by było zrobić, stary? To jest, ja ci powiem, to jest...
Nazwa na dobry materiał, nie? No, szef bunkier zrobić. Zbudowaliśmy szef bunkier, to brzmi jak dobry plan. Widzowie, no dajcie znać, czy chcielibyście, żebyśmy zbudowali tutaj z Dave'em taki szef bunkier. Mi się wydaje, że to by było dobre, no bo byśmy się mogli jednak fajnie schować przed wszystkim, nie? Tak. A że tutaj, prawda, widać, że ewidentnie nas bzyku i z tym chcą dopaść, no to, byśmy mieli naprawdę spoko. Tylko kurczę, słuchaj, to może inaczej. Wybierzmy miejsce na szef bunkier. Zaplanujmy miejsce. Tak, bo następnym razem po prostu zbudujemy. Mi się wydaje, że to powinien być taki, to powinno być takie miejsce charakterystyczne dla mnie i dla ciebie. Takie pomiędzy na przykład, które by łączyło dwa... Albo kurde jeszcze... O stary! A jakby zrobić wejście do szef bunkru, bo widzę te dwie żaby przed twoim domem. Aaa, że tam gdzieś. No, że wpływ przez tą wodę, nie? Tak, można byłoby, no. Ja to w ogóle widzę jak taka z Batmana, taki Batcave, taki wiesz, dwa, takie duże te. Oj, widzę to. No. Tak. Tam tylko można pokombinować, tylko no. Czy tu będzie na tyle dużo miejsca pod twoim domem, bo ty tam masz jakieś podziemie. Ale ja mam podziemia w ogóle w drugą stronę. Czyli tu powinno być, na chillu. Tak, na pewno będzie, no. Może, że Maro, ale to na najwyżej mega nisko się zbudujemy. No to stary, ale tam też niżej jest ten. Wiesz co tam jest, kurczę, takie ogromne. Boję się, że do tego się też dokopiemy. Ale kurczę, czy jest jakieś miejsce? Ale u ciebie? U mnie tam też są jakieś podziemia. Właśnie nie wiem, czy to jest dobry pomysł robić to w centrum Palionowa. Posprawdzamy to, albo gdzieś daleko to zrobimy. Może inaczej, może widzowie, dajcie znać, gdzie waszym zdaniem powinien być taki szef bunkier. W którym miejscu się powinien znajdować, no bo centrum Palionowa, średni pomysł, tu się za dużo rzeczy dzieje. To musiałoby być na jakimś takim zaciszu, na boku gdzieś. Tak, żeby było blisko, a żeby jednak, prawda, nie zbudzało takich podejrzeń. Tak, a zrobimy tam na przykład dojazd kolejką, nie? Tak, i zróbmy takiego Batcave'a, to jest kurde tak dobry pomysł. Po prostu. Żeby tam był wodospad i żeby wodospadem się przechodziło, to by było piękne. Tak. Dobra, tak, no to stary, tak. Mamy plan w takim razie. Myślę, że takiego... Zrobimy to na pewno. Takiego szefka Iwa się zrobi. No a widzowie, w tym momencie dziękuję wam za oglądanie, widzimy się na kolejnym filmie. Zielone nie zostaną znalezione, bo są ukryte perfekcyjnie, więc możemy być o to spokojni. Teraz tylko czekamy na rozprawę w sądzie i wtedy się okaże, co tak naprawdę wydarzy się ze Steve'em, Palionem, ze Steve'em, Bzykiem i Yeti'em.